przyzwyczajam się do swoich rękawów, którymi cały czas Janka tam okręcam. Mam nadzieję, że w tańcu nie sprawią nam żadnych kłopotów. Chyba nie. Będziemy w domu, tu będzie stało łóżko, tam będzie kuchnia. Ja przyniosę śniadanie do łóżka Jankowi. I Janek mnie porwie do tańca. Ja próbuję foxtrota tańczyć i to jest jeden z najtrudniejszych tanców standardowych. I mamy dlaczego tylko... mi nie powiedziałeś przed... No widzisz, no nie chciałem cię stresować, teraz już się zestresowałem. A, czyli teraz będziesz tylko łatwiej. Teraz już będzie łatwiej. Ale wiecie, no bo jak mamy różne charaktery, to też troszkę się dopasuje ten taniec do tego charakteru. I myślę, że tu jest bardzo dobrze dopasowanie. Duże dopasowanie, tak. No tak, bo wiecie, Beatka jest cały czas taka urocza, piękna i występuje, wszystko wygląda elegancko. I teraz to, wiecie, po ostatnim tygodniu bych tak nie mówił, bo ja wiedziałem, że ona już potrafi dać trochę tam ogień. A, dlatego wyciskasz jeszcze więcej, tak. Dziękuję. Nie, ale myślę, że tu ani tak nie wyciskam, że tu taka jesteś swoja, taka twoja osobowość tu jest. Tak myślisz? Tak, taka... Nie mówi mi tego podczas treningów, bo podczas treningów tylko jeszcze, tak. Jeszcze, wolniej, szybciej, tutaj naciśnij, rama, krzyczy na mnie. Myślałem, że będę troszkę kłopoty, że mamy różnicę wzrostową, że będą kłopoty z ramą i tutaj widzę, że aż takie kłopoty nie są, bo myślałem, że ja po prostu byłem zaskoczony. Myślałem, że będzie gorzej z tą ramą, a teraz widzę, że jest lepiej. Że mnie zaskoczyła, no trochę trzyma sama, już nie wisi na mnie, nie ma tak ramiona. Ona jest, patrzycie, Beatka jest od natury prosta stoi. To jest pierwsza gwiazda, którą ja nie muszę prostować. Dostałam teraz taką mowę motywacyjną, że naprawdę no nie mogę zawieść. Ja przede wszystkim też myślę o tym, żeby Janka nie zawieść, bo w pierwszym odcinku trochę go zawiodłam tym początkiem czaczy. Który był wytrenowany. I ona mi zaczęła szaleć. Tam. A ja po prostu poszłam. Taką szału dostała. Ja w ogóle nie widziałem taką twarz, bo ona jest zawsze taka miła, uśmiechnięta. A tutaj taki smok na mnie wyciągła. Chyba kamery robią na mnie takie wrażenie.